Chimeryczny. Ja myślę, że nie najlepszy. No, taki zróżnicowany. Myślę, że taki trochę słodko-kwaśny. Pewnie nie tego oczekiwali kibice. Ja ubolewam nad tym, że przede wszystkim nie ma derbów w Ekstraklasie Krakowa i przez wiele lat przyzwyczailiśmy się do tego, że jednak te emocje kibicowskie w Krakowie miały zmożoną temperaturę, przynajmniej dwa razy w roku. Dwa zespoły spadły z Ekstraklasy, bo spadła Wisła, spadła Termalika. Krakow zajęła, powiedzmy, przyzwoite miejsce, ale podejrzewam, że też nie są z tego miejsca zadowoleni, że chcieliby grać wyżej. Nie osiągnęliśmy takich celów, jakbyśmy sobie zakładali. Myślę o wszystkich tutaj drużynach, które występują na tym poziomie Ligi Centralnej. Z jednej strony drużyny, niektóre zrobiły postęp, ale trzeba też powiedzieć o tym, że spadek Wisły był to po prostu cios dla Małopolski i dla dużej rzeszy kibiców w Krakowie. Jeżeli chodzi o poziom zespołu pierwszoligowy, to niewątpliwie zaskoczeniem plus jest świetna postawa Puszczy Niepołomice w tej rundzie, która jest jednym z kandydatów do Ekstraklasy. Wisła zaliczyła spadek z ligi, natomiast Krakowia w tej naszej najwyższej lidze rozgrywkowej widocznie liczyła na więcej. Można powiedzieć, że nie najgorszy, mimo że w Ekstraklasie mamy w tym momencie jedną drużynę, ale jednak nadal mamy 11 drużyn w ligach centralnych, licząc trzecią, która też jest centralną. Jesień była bardzo udana, co chcę podkreślić całą mocą, dla Puszczy Niepołomice. Ten klub z miasta na peryferiach Krakowa pokazuje, że nie gra peryferyjnej piłki, tylko piłkę dobrą, przemyślaną i ma wielkie szanse na awans do Ekstraklasy. W tej chwili jest na premiowanym miejscu. Myślę, że albo Rodin, albo Rasmussen. A dlaczego akurat to dwójka? Dlaczego oni? Dla mnie to jest proste. Grali najrówniej i grali zdecydowanie lepiej od innych zawodników. Oni ciągnęli, w moim przekonaniu, przynajmniej Krakowie. Zawodnikiem, którego chciałbym wyróżnić jako pierwszego, to Myszur. Mhm. Myszur na pewno, natomiast oczywiście z dobrej strony się Rakoczy pokazał. Karol Niemczycki, mówię tu o zawodnikach Krakowi. Natomiast z Wisły to oczywiście i Fernandez, który na poziomie pierwszej ligi pokazuje jakość, Igor Łasicki. Ja obstawiam, i to jest może nietypowa taka pozycja, bo bramkarz, mianowicie Karol Niemczycki dla mnie jest numerem jeden. Najrówniej grający zawodnik. Wydaje mi się, że wrócił jakby do, w rundzie jesiennej, do formy, jaką prezentował, jak ja go pamiętam, jak przychodził do Krakowi za Michała Probierza, za trenera Probierza, i tam miał wtedy naprawdę takie wejście smoka. Troszkę miał zastoju, delikatnie, przez kilka miesięcy, ale runda jesienna już pokazała, że ten chłopak dla mnie prędzej czy później zapuka do reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że mimo wszystko ja bym postawił na zawodnika, który kreuje gry w Krakowie, Hebo Rasmussen. To jest zawodnik, który ma duży wpływ na potencjał, powiedzmy sobie, tego zespołu i miał przez cały ubiegły rok. Dlatego dla mnie to jest numer jeden. Chciałbym, żeby to był zawodnik młody, Polak, który dał jakiś impuls drużynie, typu Myszor z Krakowi. Myślę, że ja bym osobiście na niego głosował. Prawdopodobnie wybór zostanie dokonany spośród zawodników Krakowi, bo to jednak jest poziom Ekstraklasy i ci zawodnicy na co dzień są pokazywani w telewizji, w internecie. Wspomniał pan o trenerze Tułaczu. Ja bym go nominował, powiedzmy, na trenera roku w tym naszym plebiscycie, zważywszy na to, że Tomek pracuje już chyba 5 albo 6 lat tam. Potrafi się odnaleźć w niełatwym środowisku, potrafi wprowadzać młodych chłopaków do zespołu, potrafi korzystać z żyć zawodników wypożyczonych. Tutaj jest dla mnie jest dwóch faworytów. Jest trener Zieliński i trener Tułacz z Puszczy. Wiadomo, trener Zieliński przejął drużynę, zaczęła grać lepiej, stabilniej i tutaj nie ma nawet o czym mówić, że jest jednym z faworytów. Natomiast Tomek Tułacz, to jak drużyna zaczęła grać na jesień zwłaszcza, myślę, że też powinien mieć szansę na wygranie tego plebiscytu.
Tomka Tułacza. I teraz powiem dlaczego. Trochę wiąże się to z moją poprzednią wypowiedzią, czyli na pewno rezultaty i Krakowi, Wisły i innych drużyn nie są na miarę oczekiwań, a tu Puszcza naprawdę zrobiła ogromny postęp. Tomek ma szansę awansu nawet do Ekstraklasy. Poza tym trzeba docenić to, że już 7 lat pracuje na poziomie profesjonalnym z zespołem Puszczy. Jest to ewenement i uważam, że zasłużony. Z racji tego, że mamy tylko rodzynka w Ekstraklasie i też nie ukrywam, że z dużej sympatii i szacunku dla dokonań, Jacek Zieliński zdecydowanie numer 1, natomiast zdecydowanie numer 2 i potem jakiś tam większy dystans Tomek Tułacz, zdecydowanie za to, co robi w Puszczy Niepołomice. Jeśli bym ja miał decydować jednoosobowo, to postawiłbym na Tułacza, który z Puszczą robi w moim przekonaniu zdecydowanie lepsze wyniki niż może spodziewać. Ja mam jednego kandydata. Już rok temu na niego głosowałem. Tomasz Tułacz bezwzględnie powinien wygrać. Po pierwsze, za to, że już ponad 7 lat jest trenerem w jednym klubie. To jest ewenement na skalę europejską, światową, polską na pewno. Po drugie, że osiąga w tym momencie naprawdę historyczne dla klubu z Niepołomic sukcesy. Na półmetku jest na miejscu premiowanym awansem do Ekstraklasy. W pierwszej kolejności zwróciłem uwagę na Kubę Myszora i Michała Rakoczego z Krakowi. Lucjan Klisiewicz, który ma takie naprawdę predyspozycje. No i podkreśliłbym bardzo udaną rundę, tym bardziej, że no chłopak miał kontuzję. To jest Patryk Warczak z Garbarni, który tę rundę miał naprawdę bardzo dobrą. Ja myślę, że też chłopak z Krakowi Rakoczy. No strzelił kilka fajnych bramek, do momentu, kiedy tam grał, bo tam potem miał trochę przerwy, no to te strzelał bramki nie jakieś tam, powiedzmy, któreś z kolei, tylko takie decydujące. I według mnie to jest chłopak, który się cały czas rozwija i myślę, że Krakowa będzie miała z niego duży pożytek. Ja mam takiego cichego faworyta z Garbarni, Dziedzic się nazywa. Chłopak, który przyszedł, grał na poziomie czwartej ligi jeszcze niedawno, przyszedł do Garbarni, przez Garbarnię dostał się do reprezentacji U18, brał udział w kilku meczach reprezentacji, nawet w tym turnieju, gdzie wygrali i ograli Francuzów. Więc myślę, że ja bym tutaj na takiego chłopaka postawił.